Siemano, siemano. Dzisiaj pierwszy dzień i ostatni vlog do Liverpoolu. Zobaczycie, co się będzie działo. Jeśli będzie coś ciekawego, to ten film właśnie oglądacie, więc dawajcie łapki w górę. Będzie więcej takich szybkich city breaków. Jedziemy furą Klaudii. Klaudia poszła Hasię wydupić do śmietnika, czyli śmieci wyrzucić do Hasioka, czyli nieważne. A ja odpalam furę od Klaudii, wyjeżdżam z parkingu i lecę nas zawieźć na lotnisko. Dzisiaj kompanem będzie mój kumpel Dominik. No i jeszcze po drodze musimy podjechać do księgowej mojej, oddać jej papiery z firmy i jazda z przygodą. Ahoj! Siedzimy na pół. Jaki pół? Wszystko dla mnie. Jak zawsze. O, wiem. Z Matym się inaczej ale nie. Pamiętaj, że... Zesrany jesteś? A skąd? Nie? Ja tylko się trochę boję. Pampers założony? Jest, tam. Sobie rozkładam serwetki. Ej, tak się uwalisz, po co ci to? Nieważne, po co? Niech wygląda. Po co robisz pozerkę, co? Niech nie powiedzą, że Polacy przyjechali zrobić wiolę. Widać po gębach. Tak jest. Widać po gębach, że Polacy. Ty domowe, dobra. Pokropić cytryną całość? Nie. Nie? Tyle ile chcesz, to wiesz. O, dawaj. Spróbuj rybę. Bo ja jeszcze zabieram za pół. Tylko czekam na twoją recenzję. Ja no. Okay. Ale mięciutka kola, to się... To się chyba tak nie je, ale... Ja wiedziałem, co robię. I co? Jak oceniasz rybkę? Bardzo dobra. No i dobra, to jemy i lecimy na piwko. Tutaj Danika oglądamy, bieramy go do Polski. Przypływamy nim, co? Na jedną nogę. Ty, pa, królowa, piękna. Tak, tutaj si, ty. Dobra, jedziemy zobaczyć coś do środka. To wygląda jak kościół w betonu w Szumbierkach. Podobnie, ale... Nie? Ten dach taki zielony, miedziany. No. Znaczy generalnie to wygląda trochę jak beton. Ten śmietnik tam. Te hasioki tam. A tu obok Ruda, ja... Tu DTS-ka, nie? Tam są Kuchłowice. Świętochłowice, Bytomka, ty... Wstyd dziś jechać, nie? Ale idziemy sobie poglądać, no. Zwijamy stąd, bo tu co? Show jakiegoś nie ma chyba do mnie, nie? No nie ma, no. Zabudowanie tak jak na Śląsku praktycznie. To samo. No, też takie miasta robotnicze. Czerwona cegła wszędzie dookoła, tylko trochę więcej wody. No, więcej KFC i McDonalda. I Starbucksów. I Starbucks. Szukamy miejsca, gdzie zrobić zdjęcia, ale... Chyba nie znajdziemy. Chyba tu nie ma nic. Chyba jest wszystko zawarte. Weszliśmy do muzeum, ale jest zamknięte. Idziemy na obkoło. Jedziemy do Manchesteru. O, FC Liverpool. 8 lat temu tu mieszkałem. I tu miałem zdjęcie gdzieś. Ale... Gdzie? Tu? Tu chyba, ale stałem przed tą bramą, wydaje mi się, wiesz? Zobaczymy. Idziemy. A mi się jeszcze odbija piwskiem i rybą. I tą taką super fit tu z tą rybą. Ale była dobra, warta nie, no, była. Warta była i ceny, i tego tłuszczu, i tych kalorii. No. Dobra, idziemy. Z Manchesteru na piechotę. Się żeby spalić kalorie. Śmiejemy się teraz z Dominikiem, że to dla naszych bab porcje. Co? Myślę, że po takim kartoniku na jedno posiedzenie, nie? By było. Kurna. Chłopie, weszłoby jak wściekłe. Takie jajka fajne, z czym tu są. Szkoda, że to takie duże, bo jakby było mniejsze, to bym kupił na smak. Patrz, jakiś lion tutaj, jajko z liona. Patrz. To nie jest z maltezersów tam, to jajko? Nie, to są te pomarańcze. Ale nie, to no... Ja ostatnio widziałem na TikToku, taką grubą babkę nagrywa, no. W ciul jedzenie je i tam, a gdzie jakieś owoce, a tam gość jej napisał, no przecież zjadła tą pomarańczę z czekoladą, są owoce. Trochę Dominika cierpliwość tutaj nadużywam, ale głodny jestem. Wilku jest głodny i zły,
ale zarobiłem 80 funtów na dzisiejsze jedzenie, a Wilko wyciąga, uraczy mnie swoimi jajkami. Dobra, idziemy po kasę i idziemy jeść. No i z Dominikiem przyszliśmy tutaj na jedzonko, nie? A jak? Wódeczka polana. Wilku się nie pierdzieli, od razu z takiej szlaki. Tacka, nie powiem do czego. Wyciągaj kartę. Także jest klimacik. No i co, będziemy zaraz jeść. Tak tu wszystko wygląda cudownie. To jest elegancko, naprawdę. Aż my tu nie pasujemy. Nie pasujemy, to nie. Z tymi twarzami to nie. Dobra. Pokażę wam potem, co będziemy jeść. Na razie puste tace. No i tu jest jedzonko, to jest butter chicken, coś tam, tu jest ryż, a tu pan powiedział, że to jest coleslaw, ale nie wiem, a tu są jakieś chlebki, nie są to chlebki nan, które chciałem, ale będzie trzeba wytestować. Mango lassi kozaczek, dzięki kozaczek, no i co, idziemy wcinać, mrówko. No way, Dominik, nie wierzę. Jedna w bok i by było, nie? Dobra, w końcu musimy iść coś teraz. Teraz idziemy porządnie zjeść, to była przystawka. Jakieś mięso. Dominik przejmał 20 funtów. Ja zarobiłem dzisiaj 179 funtów. Nie, ja się dobrze bawiłem za 20 funtów. Nie można powiedzieć, że przejebałem. No, z takim nastawieniem nie wolno iść. Dokładnie, dobrze bo się bawiłem za 20 funtów. Po prostu. A ja miałem dzisiaj założenie, że przejebię 100 funtów, ze 100 funtów zrobiło się 179 na plusie, więc sztos. Ty stawiasz. Ja płacę, ty stawiasz. No dobra, nie będzie. Czekaj, tu idziemy. No i ten, idziemy zeżreć, idziemy się nachlać i idziemy, nie wiem, napierdalać się z Angolami, co? Można się sprawdzić. No, zaraz dostaniemy jakiegoś McGregora na łeb, kurwa, i się skończy kozaczenie. Testowanie. No, dobra, idziemy. No, powiem wam, że jesteśmy zajęci jedzeniem. I recenzję wam zdamy potem, bo no, trzeba się będzie z tym zmierzyć, Dominik. Trzeba. Mało węgli, dużo mięsa. Do ciemnej bramy cię prowadzę. Co ty mi prowadzisz? Oj tam, Wilku. Maskarada? Wytłumaczy ci jutro. Ja, dzięki bardzo. Ten. A jutro to nie chcę nic pamiętać. Ile żarcie kosztowało? Tu. Tutaj? 6 dych. 6 dych. No. 57. Tam kosztowało... 80. No, 80 z napiwkiem, 70 niecałe. No. To było wciąż lepsze, ale troszkę inne jedzenie było. O, chodźcie. Liverpool was kocha. Ale ja lubię te klimaty, nie? Kiedyś tam parę lat temu, jak żyłem w Bytomiu, byłem taki, kurwa, orzeł biały. Polska dla Polaków, nie? Husaria. Husaria. Miałeś dres z husarią w wózę? Nie. Na szczęście nie było mnie stać, bo były drogie, kurwa. To Furia chyba wtedy za 200 sprzedawała, czy coś takiego było. No. Były takie. No i rzeczy spoko. Idziemy się w końcu napić, a jak nie, to do funciaka. Tak, po piwa i do pokoju. Po połychę. No, albo po bo tak jestem obżarty, że ja piw nie zmieszczę. No. Zresztą mało co piw piję to. I to będzie bardzo dobry pomysł. Piweczka, praca, whisky, praca. I idziemy. Pringlesy. Także dużo zwiedzania było, nie? No, nawaziliśmy się autobusami. Autobusami nie jeździło. Żeby zeżrzeć tyle. No. Ale opłacałem się. Dobra, idziemy. O, patrz jak ulica tęczowa. Praca skończona. Śpimy kurwa w jednym łóżku. Dominik, co oglądasz? Bez macania. Lepiej, nie będziemy się przyznawać wszystkim. nikt nam nie udowodni. Dominik nie chce powiedzieć, co mu się wyświetla po algorytmach na TikToku. Lepiej nie. Nie, no same pieski i kotki. No, mi tak samo, same pieski i kotki. Jedzenie i siłownie, nie? Tak, o, króliczek jak sobie je truskawkę. Takie rzeczy się ogląda. Słodziutki. No, ja pracę zrobiona. Idę się wykąpać, kurna, i lecimy spać, tam torba ze słodyczami. Może jutro wam pokażę, co kupiliśmy. Nic, trzeba się wykąpać, bo śmierdzę. W sumie nie śmierdzę, ale jestem klejący, no. Więc widok wam jeszcze pokażę z okna. Kurna, tylko
weź taki okruszek papier, teraz rusz, to nie są. Tu mamy taką fanelkę do grzania. Normalnie. To jest paszport. No i tutaj widoczek. Nawet spoko. I nawet nie jest głośno, ale w sumie dzisiaj poniedziałek, to nie wiem jak to jest przez weekend. Dominik coś ma problem techniczny. Nie chce się ładować. Nie chce się ładować. Co teraz? Nie wiem. Zajebaj, no. Najlepsze rozwiązanie. A ja suplementacja gotowa na dzisiaj, jutro. Tam jeszcze suplementy na trzy są w tym sreberku. Dziwnie to wygląda, wiem. Bokserki, bo idę zaraz się wykąpać. Pamiątki przepakowywuję. No i lecimy. W sumie lecę się wykąpać, co ja powiedziałem. Kurwa, to wyjdzie źle, Dominik. Nie. No, nikt nam nie uwierzy, nie wrzucam. Nikt nie uwierzy, że pod tak małym prysznicem byśmy się zmieścili, tak czy się. Sprawdzimy? Założymy się? Ja już to w pamięci. Dobra, pora zwijać się na siłkę. Karnety kupione. Kiesel, ty normalnie, proszę Państwa, tutaj. Matthew Street. Pepsi zostawiamy. Puste opakowanie zostawiamy, bo już hasiok jest pełny, więc żeby na parapecie w taką kubkę daliśmy, no, spakowani i lecimy. Lo. A my z Dominikiem po siłowni, oczywiście zamuliliśmy i nie nagraliśmy treningu, ale foteczka jest na Instagramie, więc Dominik, jakiego masz Instagrama, pochodź się. Może nie pokazuj znowu, co masz na telefonie. Nie. Dominik Wilku, wpisujcie na Insta. Kiecul 90 mój. No, o, dawaj foteczkę, no szybko tutaj jest. No, yes. Tutaj focia wrzucona z treningu, więc żeby nie było, my jesteśmy po tym, o, musicie lajki dawać. Jest. Przyszliśmy na śniadanko do Mouse Coffee. Tak wygląda. Ja tutaj sobie laptop odpalam, zaraz będziemy zamawiać, popracuję sobie, bo my to sukces i lecimy z koksem. I tak, tutaj pracka w re, a tutaj przyszło moje jedzenie. Dominik myślał, że to dla niego i był zdziwiony, co to jest. No. Zamówiłem to no, wygląda cudownie. O, przybliżymy. No, Dominika wygląda. O, Dominika tutaj tylko tak skromnie, tak biednie coś. Bardzo, bardzo skromnie. Chudy chłop, potem się dziwi, że nie rośniesz. Dobra, idę jeść. Dominik. Tu nie kameruj, tylko lepiej powiedz, jak jedzenie. Jedzenie było tak dobre, że teraz się nie da iść. Trzeba się męczyć. To jest kwestia tego, że jesteśmy grubi czy obżarci? Myślę, że to porówno się rozkłada. Grubi i obżarci, nie? Tak. To już mi się tak wydaje. Tak. A zapłaciliśmy lepiej dyszek. No. Niecałe, bo tam... Niecałe, sobie... bo jeszcze tipa daliśmy, bo no. Był bardzo miły gościu, wszystko wytłumaczył, powiedział, co jest... Młody, ambitny, tak, młody, angol, ambitny. W przeciwieństwie chyba do większości, których zdążyliśmy zobaczyć. No tutaj jesteśmy przed katedrą. No nie widać jej, bo słońce pada. Może z drugiej strony się uda pójść. No ale za dużo przytłoczyło nas to jedzenie. Za dużo. Ale to jest to, że brak umiaru. To nas gubi. Monsterek będzie zaraz testowany. No i katedra tak się prezentuje. Ja pamiętam, byłem z innej strony, bo robiliśmy zdjęcie przy takiej budce telefonicznej. No. No i co, wracamy, idziemy na doki. Po raz idziemy na ten market jedzeniowy, ale tylko się przejść. Tylko obejrzeć. Tylko się. Nie będziemy nic jeść. Mi się kurwa. Na samą myśl mi się na wymioty zbiera. No. Także ten exit. No i stwierdziliśmy z Dominikiem, że najrozsądniej będzie odpuścić sobie doki, wrzucić siebie do autobusu. Poczekaliśmy na tą 500. I powiem wam, no takie dwa kroce jak my mają ciężko, żeby potem biegać i gonić. A z samolotem mogłoby być ciężko, żeby go dogonić. Więc odpuściliśmy się sobie. Doki nie są takie ciekawe, no to co możecie zobaczyć na dokach? No to samo co nie wiem, w Gdańsku, albo nawet i mniej, wydaje mi się tutaj. Tutaj jest fajne muzeum darmowe w Liverpoolu, pamiętam. Byłem. Muzeum Niewolnictwa tam było i tak dalej. Więc polecam, nie wiem jak jest teraz, bo to byłem w 2015. No i co? Dominik zdyszany, wchodzenie do autobusu. Proszę.
wchodzenie po schodach. To były interwały. Bo Ben wchodził, a potem biegł do góry. Mam wrażenie, że gdzieś na Śnieżkę wchodzę. Także nie polecamy chodzić na siłownię. O, nie. Czasami mam wrażenie, że jak byłem grubszy, to byłem sprawniejszy. Nie? Jakiś taki bardziej gibki był człowiek. No. Ty tuż sprawił, że była jakaś lepsza amortyzacja, czy coś? Chyba tak. Lepiej grawitacja na ciebie działała. Miałeś wzięły, daje, no. Miałeś swoją własną. Sobie pomagałeś nią. Także i lecimy na lotnisko, jedziemy na lotnisko, lecimy. I w Krakowie może coś jeszcze nagramy. Zobaczę, bo tam za dużo czasu nie mamy. No ale pomyśl się, siemano. Powiedz coś. Idziemy już sobie klapnąć. Powiedz coś mądrego. Coś mądrego? Jak kulturysta, jak nie, każdy kulturysta. To będzie ciężko. To będzie ile bijesz? Jestem naturalem. Ja? Ile mam pieniędzy, to jest proste. No. Bijesz tyle, ile masz kasy. Prawidłowa odpowiedź. No. I tyle wystarczy. Tak jest. A my wracamy Ryanairem do Krakowa. A w Krakowie nie wiem, zobaczymy. Co, będziemy coś jeść znowu? No nie. Ja jestem jeszcze obżarty. Lot będzie trwał jakieś 2,5 godziny. Więc jest szansa, że zgłodniemy i coś będzie trzeba wszamać, nie? Kurwa, hopę. Już budżet na kalorie się skończył jakieś 40 tysięcy kalorii temu. Ja myślę, że to był chyba pierwszy posiłek po wylądowaniu. Pierwszy posiłek to powinniśmy w poniedziałek przyszły wziąć. Nie, nadrobimy spokojnie. To pojemy.